No, to nie będzie zwykły mecz, panie Adrianie. A, tak, tak. To będzie mecz Ligi Okręgowej. To już słabi nie są. Poziom szósty, gospodarze to... Hej Grom. Hej Grom Warszawa, a goście... Ryszarda Laski. Ryś Laski, słynny Ryś Laski. Mnóstwo bonusów i kartofiskowe koszulki za darmo dla nowych graczy w LVBet. LVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofiska. Szczegóły promocji pod filmikiem. To jest główne pytanie. Czy Ryś dzisiaj zagryzie? Grom czy Grom? Pierdolnie w Rysia. No. Panie Adrianie, pan na pewno ma jakiś dowcip o Rysiach. Nie mam żadnych. Poczekamy, poczekamy. A, mam, przypomniało mi się. No właśnie. O kurwa! Siedzi człowiek w domu. Dzień dobry, jest Marysia? Nie Marysia. Doskonały dowcip. Ja pierdolę! Jest 1-0, Ryś w dupala. Dobra, panie Adrianie, pan powie, co pan o tych Rysiach wie. Wie pan, jak wyglądają odchody Rysia? Nie widziałem. Gówno to gówno. Dobre, dobre! Jakby można wozić gówno na Księżyc, to byłoby mniej zanieczyszczenia na ziemi. Panowie, bezrok! Sia! Ale ten Ryś do kurwi teraz. 1-1. Kto by się spodziewał? O kurwa! Ja pierdolę! Czyli Rysia po odchodach nie poznasz? No nie. A co poznasz po odchodach? Nikogo. To trzeba być znawcą od tych. Od gówna? No. No to kto jest większym znawcą od siebie? Doktorzy Kałowi. Fajny doktor. Fajny arzt. To od świń. Szajse arzt. No i jak nic nie robisz, tylko... Patrz. Ale mówię, że można potem. Na podstawie... treści żołądka określić, co dana osoba jadła. O kurwa! To pan od razu opisze tego gola, bo właśnie tak, padła bramka. Tak, a tak z 20 metra pasówką, tak pyk. Tak, pyk, padło. 2-1 dla Gromu. No nie nagrało się, no. Dobra, to. Raz na 100 lat zdarza mi się nie nagrać gola. Jak ty gadasz z Adrianem zamiast mecz nagrywać, to głupoty gadacie. Jakie głupoty. Jakie głupoty, poważne tak, problemy no. Społeczne. Społeczne, polityczne. Ale nawet, no co mu zoperujesz, no co mu tam zoperujesz? Załóżmy, że jadłem wczoraj makaron z krewetkami. No i by ci tam wyszło w treści żołądka. No jak byś to rozpoznał? Nie wiem, kurwa, nie jestem lekarzem od kupy. Teraz może się wiele wydarzyć. No i pyk. Nie. Jakoś sprawdzane są zawartość balasków, co tam się jadło. Czekaj, jak byś to rozpoznał? No jakieś tam tego, no kurde. No. Odpady, co w gównie zostaje, no są, kurwa, to badasz pod mikroskopem. No, a, pod mikroskopem? A, co, palcami? Tak? To na następny mecz... Kupimy mikroskop. Będziemy badać kupę pod mikroskopem. Patrz, pyk. Aj do koszyczka. Gdzie się mikroskop kupuje? W sklepie z mikroskopami. A jest tu gdzieś obok? Może jeszcze na drugą połowę się wyrobimy. W pobliżu? Myśmy zrobili badania w drugiej połowie. No. Trzeba znaleźć kogoś, kto mu się chce srać i... Zgłaszam się na ochotnika. Dobra woda, zdrowa woda, chłodna woda. Już jest przerwa, panie. Dlaczego? Dopiero się zaczęło. No właśnie. A po przerwie pan Adrian przygotował nic coś takiego... Nic nie przygotowałem, więc... Że sami zobaczycie. Co zobaczycie? Gówno zobaczycie. W sumie wszystko się kurwa kręci koło kupy. Przyjmij sobie, kurwa! No i kurwa nie przyjął. Proszę nie przeklinać! To nie jest tamtego tu. To nie jest teatr, żeby przeklinać. O! No, druga połowa to zupełnie co innego. Patrz. Będzie brameczka, ją nagram, o kurwa! Są jednak dobrzy ludzie na tym świecie. Była dostawa. Świeży popcorn. A czwarta brameczka! Tak jest! Kurwa, nie da! No, panie Adrianie, skoro jest browar, to najwyższa pora opowiedzieć, co tam słychać u świnki Pepy ostatnio. Aba! O, Ryś teraz w ataku. No i będzie na 3-2. O kurwa! Otóż w ostatnim odcinku, który oglądałem, świnka Pepa zachorowała, miała wysypkę na ryjku. Coś się zaczęło, więc to tylko 3-3. Przewrotu, jak! Chorowała i tata świnka powiedział, zejdź na śniadanie. Ona zeszła, okazało się, że ma wysypkę na ryju. Musiała leżeć w łóżku. Czyli są sceny łóżkowe u świnki Pepy. Tak, była w łóżku. Czyli te, brat oglądał piłkę,
Zagłębie Kobierze. Za to podanie do bramkarza. I stary zadzwonił, stary tata Świnka zadzwonił po doktora Niedźwiedzia. Takie rzeczy, panie. I się okazało, że doktor Niedźwiedź też ma wysypkę. Doktor Niedźwiedź jest gejem i zerżnął starego. Serio? Nie, no za to dla dzieci takie bajki. A jak tam stole, co Świnki Pepy? Nie wiem. Wątpię, czy postacie rysunkowe robią kupę. Patrz. No i ta bramka to była ostatnia akcja meczu. Tak, tak. Czyli ale jakiego meczu, ale... jakiego meczu, panie Adrianie? Było 4-2. Grom przerżnął Rysia. Puenta, jakaś pointa, panie Adrianu. Patrz, jak rzuca Michael Jackson. Siusia. O! Polski Michael Jackson. Znaczy ten, kurwa. Michael Jackson? Nie, to nie ten, kurwa. Jak się nazywał ten od koszykówki? George Michael? Mnóstwo bonusów i kartofliskowe koszulki za darmo dla nowych graczy w LVBet. LVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofliska. Szczegóły promocji pod filmikiem. Czarny wygrywa, czerwony przegrywa. Taka jest prosta reguła. Jeśli chcesz wygrać, to musisz zagrać. Kto nie gra, ten